Witajcie. Jest kwiecień 2021 roku. Film był kręcony pod koniec 2015 i pokazuje, jak mieszkaliśmy w Hongkongu. Zapraszam do oglądania i pozdrawiam. Jak się masz? Dzień dobry. Kilka wskazówek co do wyjazdu, jeśli chodzi o rzeczy do zabrania. W tym przypadku do Hongkongu. A więc... Z mojej perspektywy, żeby bagażu za bardzo nie obciążać, najlepiej zabrać maksymalnie buty na nogi, jedno aparat, klapki do kąpieli i drugie ewentualnie klapki do chodzenia. Maksymalnie 3 pary skarpetek, maksymalnie 3 pary podkoszulek. Maksymalnie 2 pary koszulek z krótkim rękawem. Maksymalnie 2 pary spodni, w tym jedna na sobie i jedna na zmianę. Można też wziąć oczywiście kurtkę i ewentualnie polar, ale to jadąc w tamtym kierunku, bo mamy teraz akurat listopad, ale tu tak naprawdę w Hongkongu jest ciepło i w październiku, w listopadzie z reguły, kiedy się przyjeżdża, i w lutym, i w marcu, i w kwietniu, kiedy też się przyjeżdża. Najlepszy okres, wiadomo, między październikiem a marcem. To jeśli chodzi o rzeczy. Aha, jeszcze 3 pary majtek, w tym jedna na sobie. I jeszcze 2 czapeczki na głowę, w tym jedna na swojej głowie. Lub 2. Co 2? Na sobie. Na sobie. Wtedy, jak się lubi mieć wtedy jeśli na przykład wracasz i masz nadbagaż, lepiej te wszystkie rzeczy już ubrać na siebie. Ważne, jest tu bardzo drogo, jeśli chodzi o żywność. Jedzenie kosztuje minimum 2 razy więcej tyle co w Polsce, ale też 3 razy więcej, niektóre rzeczy i 4 razy więcej. Na przykład nabiał czy inne takie sprawy związane mleczne są bardzo drogie. Więc jadąc tutaj, dobrze jest wziąć ze sobą na taki wyjazd, jak my teraz byliśmy, czyli tak około 10-14 dni, 2, a najlepiej 3 mleka w proszku, jakieś musli ze sobą, żeby tu nie kupować, jakiś ewentualnie fruktozę, cukier, cokolwiek. Parę słów. Ja idę, zaraz wracam. Tak. To jeśli chodzi o rzeczy, które zabrać mamy ze sobą, ewentualnie jakieś ekstra do gotowania, jakieś takie rzeczy, żeby zaoszczędzić. Co jeszcze bardzo ważne, tutaj jest dość drogo, jeśli chodzi o nocleg. Za nocleg zapłaciliśmy 200 Hongkongów, na polskie wychodzi około 100 zł za jedną noc, za 2 osoby, za, jak widzicie, taką klitkę, która ma maksymalnie 8 do 10 metrów kwadratowych, jest to taki mały, wąski pokój. Zawsze, jeżeli chcecie przeżyć przez ten czas w miarę porządku, bierzcie pokój z oknem, nigdy ślepy, bo strasznie śmierdzi i po prostu człowiek czuje się jak w jakimś bunkrze. Jest tutaj taka mała łazieneczka, kibel, jak widać. Żadnych rewelacji, sracz. Jak się kąpiesz, to wszystko oczywiście jest mokre, bo to jest połączony kibel z prysznicem. Tutaj akurat dostaliśmy taki stary boiler, starym boilerem, który można się oparzyć. Można się oparzyć i walnąć się w głowę. Reasumując, wyjazd do Hongkongu na wczasy, jak jesteś osobą biedną lub średnio zamożną, nie jest to dobry pomysł. Jest dość drogo, ale są piękne widoki. Są tu i góry, i morza, i wspaniałe rośliny, parki. Wbrew pozorom, mimo że to jest metropolia, która ma więcej wieżowców niż Nowy Jork, ciśnie się na tej małej przestrzeni około 1000 km2, ciśnie się tutaj 7 milionów ludzi plus turyści, to jednak ten tłok w takich innych dzielnicach niż centrum nie jest aż taki zatrważający, więc można też spokojne miejsca znaleźć i odpocząć. Piękne plaże, temperatura jest super, można odpocząć w bardzo przyjemnych warunkach. Teraz jesteśmy, jest około 28 do 30 stopni, a jest już koniec listopada. Chłodniej jest w grudniu, w styczniu, później znowu się rozkręca, więc jak wspomniałem, Hongkong to jest dobre miejsce na odpoczynek turystyczny, bo jest dość drogo, ale jak przyjeżdżasz coś załatwić, jak najbardziej, jeżeli wcześniej coś weźmiesz z Polski,
znajdziesz ten tani nocleg, najtańszy, jaki można znaleźć za 200 hongkongów, czyli 100 zł, to wychodzi na 2 tygodnie 1400 zł, to jakoś jesteś w stanie przeżyć. Co jeszcze takiego ciekawego jest tutaj? Co jeszcze ciekawego? Nic. Nie ma nic ciekawego? Nie no, jest, jest, ale już szkoda naprawdę czasu. Szkoda czasu, spieszymy się, chcemy jeszcze dzisiaj zdążyć na plażę. Bo to ostatni dzień, a wiadomo, w Polsce już jest zima podobno, także już kończymy. A, pozdrowienia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy mamę, tatę, dziadka, babcię, całą rodzinę, ciocię, wujków i w ogóle ogólnie wszystkich pozdrawiamy i tak dalej. Także do zobaczenia. Jak się ma?